Światło. Drugie światło. Telefon ląduje na statywie. Ustawiam przysłonę, migawkę oraz czułość ISO, a na koniec wyrównuję ostrość. I gotowe. Zanim przejdę do głównej części filmu, chciałem Wam pokazać mój nowy gadżet, mianowicie pilot do zdalnego sterowania z spustem migawki na Bluetooth. Jest on zasilany za pomocą jednej baterii CR2032, natomiast jego wymiary to 52x33x10 mm. Pilot obsługuje zarówno Androida, jak i iOS-a, a żeby z niego skorzystać, należy przesunąć włącznik znajdujący się po prawej stronie i połączyć się z naszym telefonem za pomocą Bluetooth. Królem dzisiejszego filmu jest jednak statyw Ulanzi MT-11. Zakupiony sprzęt przychodzi do nas w widocznym kartonie. Od boku znajduje się napis Vlog Now with Ulanzi. Nadruk z tyłu prezentuje przykładową konfigurację sprzętu, a na ostatniej ściance widnieje napis Ulanzi. Statyw dodatkowo jest włożony w folię, która zabezpiecza go przed zarysowaniami i powiem Wam, że pierwsze wrażenia są mega epickie. Instrukcja dołączona do opakowania prezentuje, jak zamontować telefon, aparat, jak zmienić orientację z horyzontalnej na wertykalną oraz możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe komponenty. Statyw wykonano z tworzywa ABS, natomiast nóżki z aluminium, które pokryte jest grubą warstwą gumy zapewniającą przyczepność. Aby rozłożyć stopkę, należy pociągnąć górną część zaczepu do siebie, a następnie odchylić ją do góry. Minimalna szerokość telefonu to 65 mm, a maksymalna to 95 mm. Orientację telefonu można bez problemu zmienić, luzując głowicę i blokując po ustawieniu żądanej pozycji. Głowica ma pełen zakres 360 stopni i z łatwością można ją odkręcić dzięki gwintowi 1/4 cala. Samej stopki od głowicy już odkręcić się niestety nie da. Zobaczcie, jak wygląda ona w porównaniu z najtańszą głowicą kulkową dostępną w sieci. Jak dla mnie, bez porównania. Stopkę poza gwintem 1/4 cala wyposażono w poziomicę oraz gumową podkładkę, co uchroni aparat przed zarysowaniami i sprawia, że łączenie nie będzie się luzować. Siłę docisku śruby regulować można za pomocą pokrętła, jak na filmie. Statyw posiada także trzeci gwint 1/4 cala, jednak w wersji żeńskiej, co umożliwia rozbudowę statywu, np. o lampkę czy mikrofon. W celu doczepienia dodatkowych akcesoriów można także skorzystać z zimnej stopki. Statyw jak najbardziej może posłużyć za selfie sticka, co można wykorzystać np. podczas vlogowania. Mój telefon wraz z etui waży około 1/4 kg, więc przy udźwigu do 3 kg nie mam powodów do obaw. Tak wyglądała moja pierwsza sprężyna do telefonu, jednak przez swą niską jakość bardzo szybko się połamała. Dlatego kupiłem na wyprzedaży selfie sticki, które przy okazji mają kabel ze złączem jack, który po podłączeniu pozwala na sterowanie spustem migawki za pomocą przycisku. W wersji finalnej za pomocą rzepów przyczepiłem selfie sticka do starego mini statywu i w taki oto sposób korzystałem z niego przez bardzo długi czas. Na zakończenie pragnę dorzucić od siebie informację, że dzisiejszy film powstał bez współpracy z firmą Ulanzi. Nie dostałem żadnego wynagrodzenia, a szkoda. Mimo wszystko naprawdę polecam Wam ten statyw, bo przerobiłem w swojej karierze, przerobiłem ich naprawdę sporo i... EA Sports, it's in the game. Jeżeli chodzi o jego stosunek ceny do jakości wykonania i tego, co oferuje, jest naprawdę bomba. Ode mnie to już wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!